Cześć! Dzisiaj dowiesz się, czym jest kod QR, jak działa oraz jak jest zbudowany. Kod QR to dwuwymiarowy kod kreskowy, który składa się z czarnych kwadratów umieszczonych na białym tle. Kod QR może przechowywać znacznie więcej informacji niż zwykły kod kreskowy. Dzięki temu jest coraz częściej stosowany w różnych dziedzinach życia. Aby odczytać kod QR, potrzebujemy jedynie smartfona lub specjalnego skanera. Proces odczytu kodu QR polega na zdekodowaniu modulacji danych, które znajdują się w kodzie QR. Odczytywane są ciągi bitów, które są następnie konwertowane na informacje takie jak adres URL, numer telefonu czy dane biometryczne. W zależności od rodzaju informacji zapisanej w kodzie QR, po zeskanowaniu można być przekierowanym do strony internetowej, pobrać plik lub uzyskać informacje kontaktowe. Budowa kodu QR opiera się na koncepcji modulacji danych. Kod QR składa się z czarnych i białych kwadratów umieszczonych na białym tle. Czarne kwadraty tworzą wzory, które reprezentują dane. Kody QR mogą mieć różne rozmiary, co wpływa na ilość danych, jakie mogą przechowywać. Wzór wyszukiwania: Trzy znaczniki położenia, które umożliwiają czytnikowi kodów QR identyfikację i zorientowanie obrazu. Wzór oszowy namierza różnego rodzaju zniekształcenia kodu i umożliwia dokonanie niezbędnych korekt. Wzór synchronizacji określa współrzędne. Znacznik wersji pozwala zidentyfikować wersję kodu QR, ponieważ każda wersja posiada różne poziomy przepustowości danych i korekcji błędów. Znacznik formatu zawiera informacje dotyczące maski kodu i korekcji błędów. Strefa ciszy. Są to po prostu marginesy kodu QR. Istnieją różne rodzaje kodów QR, które różnią się wielkością, ilością modułów oraz sposobem kodowania danych. Teraz przedstawię najpopularniejsze typy kodów. Kod QR standardowy, to podstawowy typ kodu QR, który może przechowywać od kilku do kilkuset znaków. Standardowy kod może być czytany przez większość aplikacji do odczytu kodów QR. Kod QR Dynamiczny to kod, który pozwala na zmianę zawartości po jego wygenerowaniu. Zawartość tego kodu może być aktualizowana w dowolnym momencie, co czyni go bardziej elastycznym niż standardowy kod. Kod QR Statyczny to kod, którego zawartość nie może być zmieniona po jego wygenerowaniu. Jest najczęściej stosowany do przechowywania stałych informacji, takich jak adresy URL lub numery telefonów. Kod QR z Logo To kod, który zawiera logo lub inny graficzny element. Jest bardziej atrakcyjny wizualnie i może przyciągać uwagę potencjalnych użytkowników. Kod QR dla płatności mobilnych To kod, który służy do dokonywania płatności mobilnych. Takie kody zawierają informacje o koncie bankowym lub portfelu elektronicznym, z którego dokonuje się płatności. Kod QR ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to popularna i skuteczna forma przechowywania i udostępniania informacji. Jedną z największych zalet jest jego uniwersalność, dzięki czemu jest łatwy do odczytania za pomocą smartfonów lub specjalnych skanerów, co pozwala na szybkie i łatwe dostarczenie informacji. Kod QR jest również stosunkowo łatwy do wygenerowania. Istnieje wiele darmowych narzędzi do generowania kodów QR, które pozwalają na łatwe utworzenie kodu z wybraną zawartością. Ponadto kod QR może być drukowany w różnych rozmiarach i formach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji, które chcą w łatwy sposób udostępniać informacje swoim klientom. Mimo wielu zalet, kod QR ma także pewne wady. Jedną z największych wad kodu QR jest związana z bezpieczeństwem. Kod QR może być łatwo spreparowany, co pozwala na przesłanie użytkownika na niebezpieczną stronę internetową lub pobranie szkodliwego oprogramowania. Dlatego przed zeskanowaniem kodu zawsze należy upewnić się, że pochodzi on od wiarygodnego źródła. Pozwól swojej firmie zaistnieć w sieci z nowoczesną stroną internetową. Skorzystaj z oferty i zwiększ swoją widoczność online już dziś.